Dzień dobry pisarze, z tej strony Natalia i zapraszam Was na kolejny odcinek takiego pisarskiego vloga. Co prawda nie będzie tutaj dużo takiego materiału filmowego, głównie nagrywałam w momentach, kiedy pisałam, kiedy planowałam, bo o tym będzie dzisiejszy odcinek, ale tak czy tak wydaje mi się, że ma to taką formę update'u, po części też vloga. Dzisiaj bowiem pokażę Wam mój początek pracy nad nowym projektem. Ten projekt będzie czymś innym, ale czymś, co mnie okropnie, okropnie fascynuje. Powiem szczerze, że już stęskniłam się za pisaniem. Miałam chwilę przerwy od pisania, bo tak naprawdę skończyłam jedną ze swoich książek, czyli Spring Fever, w grudniu. Potem tak naprawdę zajmowałam się poprawkami i ciągle gdzieś te poprawki się pojawiały. Czy to do tego projektu, czy to do innego projektu, więc tak naprawdę do marca w ogóle nie pisałam. I jakie to było ożywcze, gdy mogłam do tego wrócić. Więc gdy już się odkopałam ze wszystkich poprawek, co prawda jeszcze kilka na mnie czeka, więc tak się nie cieszę. Znaczy nie no, poprawki są super, ale przy tym chciałabym już pisać, więc projekcie L nadchodzę, na razie nie zdradzam, ten projekt ma już własny tytuł, natomiast w ramach tego odcinka nazywam go projektem L, niech tak zostanie tajemniczo, żeby nie zdradzać też najważniejszego wątku w tej fabule. No więc, początek marca równa się początku planowania, ale to nie będzie byle jakie planowanie. Na pewno kojarzycie ten film, gdzie mówiłam o tym, jak Colleen Hoover planuje książki. Nie tylko planuje, ale ogólnie jak pisze. W tym odcinku przedstawiłam Wam po prostu 5 rad od Colleen Hoover, no i postanowiłam sama zastosować się do jednej z nich, czyli do tej rady dotyczącej pisania śmieci. Colleen Hoover planuje bowiem w ten sposób, że pisze. Tylko pisze. I wiecie, ja jako osoba, która musi mieć całą fabułę w punktach, no troszeczkę jestem przerażona tym, ale podjęłam rękawice, spróbowałam, no i coś z tego wyszło. Muszę zrobić tutaj taką małą pauzę, żeby też powiedzieć Wam, jak to wygląda u mnie, bo zazwyczaj całą pracę nad książką zaczynam od researchu, od zapisywania głównych tematów, od szukania po różnych źródłach takich informacji, które mogą się przydać. Dzięki researchowi ja już mam w głowie wiele scen, bo to daje mi na przykład informację, co powinnam przedstawić w książce i bam, pojawia się jakaś scena, którą zapisuję, więc research załatwia mi połowę roboty, można powiedzieć. Czasami tak jest. Na przykład we wszystkich naszych granicach research załatwił mi naprawdę połowę planu fabularnego. Później natomiast zajmuję się planowaniem bohaterów, planowaniem miejsca, czyli chodzi mi o takie konkretne elementy, które znajdują się w tej powieści, które są takimi składowymi powieści, natomiast nadal nie planuję fabularnie. Dopiero później zajmuję się rozpisaniem takiego ogólnego zamysłu fabularnego. Ten ogólny zamysł zazwyczaj przesyłam wydawcy. Często to również na tym etapie piszę takie wstępne streszczenie tego projektu. Wiadomo, coś może się zmienić, ale gdy chcę wysłać na przykład wydawcy, że hej, mam propozycję taką i taką, no to już mogę podesłać streszczenie, więc wiedzą, jak to wszystko będzie wyglądało i tak naprawdę wydawca powie mi otwarcie, czy chce ten projekt, czy nie. Mając już w tym obszarze fabularnym zajawkę, streszczenie, zabieram się dopiero za planowanie takie bardziej szczegółowe i rozpisuję sobie punkt po punkcie, rozdział po rozdziale, sceny, to, co ma się pojawić, więc często tutaj stosuję też schematy fabularne, którymi się bawię, które zmieniam, dopasowuję pod ten projekt. I tu dzieje się największa magia, to tutaj mam te zrywy kreatywności, to tutaj po prostu cieszę się tym projektem i próbuję jakoś te wszystkie puzzle ułożyć w jedną spójną całość. Tym razem porzuciłam to wszystko po to tylko, żeby spróbować planować tak jak Colleen Hoover, więc zostawiłam sobie research, pomimo tego, że mam osobny plik, gdzie sobie zapisuję, co pasuje mi tam sprawdzić, dodaję tam też linki na przykład do różnych artykułów, natomiast na razie się tym w ogóle nie zajmuję, nie przejmuję się tym totalnie. Colleen Hoover bowiem planuje pisząc, pisze poszczególne sceny i ja też tak postanowiłam zrobić, więc gdy tylko miałam chwilę, brałam długopis, nie wiem, pisak, cokolwiek, sięgałam po klawiaturę i po prostu pisałam, co mi przyszło do głowy, co chciałam
przenieść po prostu ze swojej głowy na papier. Projekt, który stał się bazą pod ten odcinek, czyli projekt, który planowałam, siedzi w mojej głowie już od jakiegoś czasu, więc to nie jest tak, że ja podczas pisania tych scen nie miałam pomysłu na nie, bo miałam i to naprawdę wiele. Ostatnio jednak dopiero gdzieś tam się pojawił taki ostatni klocek do tej układanki, który sprawił, że uważam, że ta książka jest już kompletna i mam taki ogólny pomysł na tę powieść, którą jestem w stanie zrealizować. Mam tak z wieloma projektami, wiele z nich po prostu siedzi w czyśćcu i czeka na swoją kolej. No i ten właśnie wyszedł z czyśćca projektowego i postanowiłam, że to jest już czas na to, żeby z mojej głowy został on przelany na papier. Ten tekst gatunkowo miał być oczywiście thrillerem z romansem. Kocham to połączenie i nie wyobrażam sobie, żeby odpuścić te eksperymenty moje pisarskie, bo nigdy nie myślałam, że pójdę w tym kierunku, a bardzo dobrze się przy tym bawię. Natomiast ostatnio, to co mówiłam, pojawił się jeszcze jeden wątek, który wprowadza nam tu fantastykę. Taki wątek fantastyczny, który jest, nie wiem, dziwny. Dodaje on temu projektowi zupełnie innego klimatu i powiem szczerze, jestem tym na maksa zajarana. I tu pojawił się problem, ponieważ ten projekt miałam w planach właśnie z tym wątkiem fantastycznym, pojawiło się również coś innego. To, że chcę, żeby ten projekt miał dwie osie fabularne. Kiedyś i teraz. I tu się pojawił problem na tym poziomie planowania z Colleen Hoover, ponieważ musiałam pisać fragmenty z tego, zastanowić się, jak te fragmenty mają ze sobą współgrać, gdzie dodam ten rozdział, gdzie dodam ten rozdział. No i zaczęłam myśleć. Zaczęłam myśleć i zaczęłam się gubić w tym wszystkim. Próbowałam jednak cieszyć się pisaniem i to się udawało, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką obawę, że się pogubię, że będę musiała sobie to rozpisać. I w pewnym momencie tak było. Ja Wam zaraz pokażę fragment właśnie z tego dnia, ponieważ ja tam otwarcie stwierdziłam, nie, 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 ja zapomnę. Ja zapomnę, co ja w ogóle chcę zrobić. Ja muszę sobie to zapisać. I no troszeczkę tutaj szczytowałam, ale zrobiłam to na własną odpowiedzialność i po prostu bałam się, że gdzieś mi to wyleci z głowy i wolałam to zapisać, szczytować, niż po prostu potem pluć sobie w brodę, że tego nie zrobiłam. Cześć, odzywam się tylko po to, żeby powiedzieć, że to jest niesamowite, jak ta historia mi się po prostu układa. I dzisiaj chciałam przysiąść do napisania sceny, ale w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, muszę ująć te wszystkie myśli, które mam w głowie, bo inaczej po prostu zapomnę, co ja tam chcę dodać, jakie wątki powinny być. No i zaczęłam sobie taką zajawkę rozpisywać, w sensie po prostu opisywać takie streszczenie. To miało być krótkie, właśnie taka zajawka, coś, co mogłabym wysłać po prostu wydawcy. Z tego wyszło trochę takie streszczenie i zaczyna się robić z tego streszczenie szczegółowe, mam wrażenie. Nie zmienia to faktu, że pomysł na ten film jest zupełnie inny, więc cieszę się, że po prostu sobie to spisałam, bo bez tego spisania byłoby trudno i po prostu bałabym się, że o czymś bym zapomniała. Teraz natomiast nie dość, że zapisałam wszystko to, co chciałam, to na dodatek pojawiło mi się kilka innych wątków. Fajnie mi się to ułożyło, pojawiła się nowa postać, która tutaj wprowadza troszeczkę więcej, nie zdradzam czego, chciałam właśnie powiedzieć co, ale to jest cudowne po prostu, jestem naprawdę mistrzem spoilerów. Nie zmienia to faktu, że teraz już po tym jak spisałam sobie to wszystko, mam jeszcze jakieś, nie wiem, 20 minut przed myciem, spaniem, przed czytaniem i zabieram się za spisanie tych scen, przynajmniej jednej. I chyba wiem jakiej, bo gdy ją rozpisywałam teraz, gdy pisałam to streszczenie, no to miałam po prostu ciary na przedramionach. Może to nie jest dobry pomysł, żebym ja przed snem ją rozpisywała, ale co tam. Urywki, które zobaczyliście, mam wrażenie, że pokazują, jakiego wielkiego świra miałam na punkcie tego projektu i nadal mam. Bardzo fajnie mi się go pisze, bardzo fajnie mi się go planuję, bo teraz jestem już po tym wszystkim, czyli podsumowuję sobie to wszystko już po fakcie, jak już zrobiłam to wyzwanie, to nie ukrywam, że te fragmenty, które gdzieś tam mi się pojawiły, pomogły mi w ulokowaniu tej historii na konkretnych punktach fabularnych, na konkretnej osi czasowej, więc to nie jest tak, że te fragmenty na nic się nie przydały, nawet jeżeli ich nie wykorzystam w tekście, jeżeli będą to po prostu śmieci, które napisałam, ale potem zmieni mi się koncepcja podczas już takiego mojego planowania, to nic się nie stanie. Wydaje mi się, że dzięki nim super wczułam się w klimat tej powieści, ja się naprawdę wkręciłam w tę książkę,
właśnie poddając się tej chwili, poddając się temu, co mam w głowie, jakimś obrazom, które się tam pojawiają. Ten eksperyment trwał od 9 marca do 16 marca, czyli no nie tak długo, ale zaraz Wam powiem statystyki, aż sobie zapisałam, bo udało mi się napisać 5 scen, to nie jest dużo na pewno. Łącznie to było 2667 słów, a na znaki ze spacjami to 16790, więc to nie jest jakiś wynik, który by powalił, tak? Podczas nano ja piszę gdzieś tyle słów, a nie przez tyle dni. Natomiast jest to forma planowania, nie wymagam od siebie wiele, ale też daje mi to taką bazę, z której mogę się odbić później przy pisaniu, tak? Czyli mam początek sceny, dobra, biorę ją, kopiuję i dopisuję coś więcej. Więc na pewno chciałabym podczas swojego planowania dołączyć ten element pisania fragmentów, tak? Czyli jeżeli mam jakiś pomysł na scenę, to spróbuję ją napisać. To nie jest tak, że się blokuję. Nie, teraz planuję bez pisania. Chcę połączyć to planowanie, ten etap planowania przed samym pisaniem właśnie z takim delikatnym pisaniem tych scen, bo fajnie to wprowadza klimat, tak jak mówiłam, ale także później mam wrażenie, że jest mi łatwiej, kiedy mam jakąś blokadę, to sobie pomyślę, kurde, mam fragment jakiejś sceny, czemu by po prostu czegoś do niej nie dopisać, więc jest to taka trampolina, od której mogę się po prostu też odbić, może być mi łatwiej. Natomiast w ramach takiego podsumowania wydaje mi się jednak, że ja jestem zbyt zorganizowaną osobą, żeby poddać się wyłącznie takiemu planowaniu. Ja muszę mieć jakiś osobny folder, gdzie sobie zapiszę konkretne uwagi, konkretne pomysły, bo ja się zgubię, ja zapomnę, ja muszę mieć to i w połowie właśnie się zorientowałam, że ja no nie jestem w stanie już dłużej wytrzymać tego i przetrzymać tego w głowie przede wszystkim, bo to umknie, to po prostu umknie i nie dam sobie spokoju z tym, jeżeli jakaś scena, która wydaje mi się fajna, gdzieś tam po prostu zniknie mi z głowy, bo tego nie zapisałam, bo nie zdążyłam napisać takiej sceny. Dlatego to nie jest tak, że to wyzwanie zupełnie mi nie wyszło, ale nauczyło mnie czegoś ważnego. Chcę to połączyć i mam wrażenie, że podczas pisania tych scen ja po prostu po drugiej stronie będę sobie gdzieś to zapisywać, będę miała jakiś taki dodatkowy plan i fajnie uzupełniło to moją rutynę planowania, po prostu, więc to jest kolejny raz, kiedy zauważam, że takie eksperymenty się przydają na coś, bo dzięki temu ja coś dla siebie z tego biorę. Może nie w pełni zmienię się w Colleen Hoover i będę planowała tak jak ona, oczywiście to nie o to chodzi, ale każdy testując jakąś rutynę, testując jakąś formę pisania książek, może wyciągnąć z tego coś dla siebie. I pamiętajcie o takim krytycznym podejściu, to, że tą rutynę robi Colleen Hoover, to nie znaczy, że sprawdzi się ona dla Was. Każdy jest inny, każdy inaczej pracuje z materią słowa i to jest normalne i to jest piękne. Więc pamiętajcie o tym, znajdźcie własną drogę pisarską. Szczerze, na razie ten projekt jest w totalnej rozsypce przez ten eksperyment, ale nie mogę się doczekać, jak będę pisała, wiecie, już plan i będzie mi się to wszystko układało i nie mogę się doczekać, jak w ogóle zacznę pisać tę książkę, nie mogę się doczekać, jak wyślę ją wydawcy, mam nadzieję, że pozytywnie na to odpowie. Po prostu nie mogę się doczekać realizacji tego projektu. Mam wrażenie, że przekładam trochę na ten projekt całą swoją taką nastoletnią miłość do książek fantastycznych i gdzieś ta iskierka, która w pewnym momencie została we mnie zgaszona do fantastyki, powoli zaczyna odżywać. I nie mówię, że teraz rzucam wszystko i będę pisać książki fantazy, ale nie ukrywam, że coraz więcej czytam takich książek i chyba nadszedł ten czas, żeby przynajmniej jakiś fragment, jakiś wątek w jednej z moich książek pojawił się właśnie fantastyczny. No to jest coś fajnego, coś nowego przede wszystkim. Jak wiecie, ja lubię eksperymentować z różnymi gatunkami, z różnymi motywami, więc będzie to coś ożywczego dla mnie, a czasami chodzi właśnie o to, żeby wyjść z tej rutyny, wyjść z tych gatunków, które są już znane, lubiane, które dobrze się pisze po prostu i wypłynąć trochę na takie nieznane wody, które nie wiadomo gdzie nas pokierują, ale może doprowadzą nas do jakiegoś fajnego miejsca i będziemy potem żałować, że wcześniej nie spróbowaliśmy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, super by było, gdybyście polubili ten film, skomentowali, no i co, do zobaczenia, dzięki, cześć!